Piran, witam was w kolejnym krótkim odcinku. Stwierdziłem, że zrobię tym razem coś, czego nigdy w życiu nie robiłem. A mianowicie zaprojektuję zestaw do samodzielnego złożenia, z którego, jak widzicie, wychodzi całkiem fajny kachon. Moja motywacja jest taka, że wielu z moich znajomych bardzo chciałoby mieć kachon, bardzo im się spodobał ten instrument, ale jakoś nie mogą się za to zabrać, więc stwierdziłem, że dla wszystkich takich osób może zrobienie taniego zestawu, z którego można zrobić swój własny instrument, byłoby całkiem fajną opcją, więc stwierdziłem, że no cóż, zaprojektuję coś takiego, zrobię prototyp, potestuję go przez jakiś czas i kto wie, może za 2, 3, 4 tygodnie wrócę do was z jakimś update'em na temat tego projektu. A wydaje mi się, że cały zestaw nie będzie zbyt drogi, na pewno nie będzie kosztował więcej niż jakieś 100 kilka złotych. Ostatnio Allegro dodało opcję preorderów, więc wydaje mi się, że gdybyśmy mieli robić coś w tym kierunku, zrobiłbym jakiś preorder, a potem po prostu w zależności od tego, ile się sprzeda, tyle części będę musiał wyprodukować i do was wszystkich rozesłać. Wydaje mi się, że to byłoby całkiem proste. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, też jest niezbyt skomplikowana. Jak przyjdzie to do czego, myślę, że zrobię kolejny film, w którym dokładnie krok po kroku pokażę, jak taki kachon złożyć. Moje założenie jest takie, że do złożenia czegoś takiego będzie potrzebna jakaś wiertarka albo wkrętarka, śrubokręt, no i właściwie trochę kleju. Resztę rzeczy dostaniecie w zestawie. Jest tu kilka płyt ze sklejki, które oczywiście mogę zamówić już przycięte, to jest całkiem fajne. W środku jest kilka deseczek, które sam będę mógł szybko pokroić. W jednym kawałku sklejki otwornicą trzeba wyciąć otwór. Ten wycinałem wyżynarką i nie wyszedł tak ładnie, jak bym tego chciał, ale oczywiście już jak przyjdzie co do czego, myślę, że użyję tutaj otwornicy. No i jest kilka elementów wydrukowanych w 3D. Stopki. No i w środku, nie wiem czy będzie dobrze widać, jest uchwyt do sprężyny, który oczywiście też wydrukowałem. Do zestawu myślę będę dorzucać wszystkie potrzebne wkręty, bit, wiertło. No i właściwie to wszystko, co jest wam potrzebne do stworzenia kachana. Oczywiście będzie też sprężyna werblowa. Tak, nie wiem co więcej powiedzieć w tym filmie. Chciałem wam tylko pokazać kachon. Myślę, że wyszedł całkiem fajnie. Ma trochę problemów tutaj z basem. Nie wiem, czy to brzmienie jest tak idealne, jakbym chciał. Natomiast reszta jest fajna. Co prawda jest jedna tylko sprężyna, ale to i tak daje bardzo fajne werblowe brzmienie. A jeśli chodzi o konstrukcję w stosunku do tego kachona, który już miałem, który składałem dla was na filmie, to jest dużo prostsza, a w środku jest tylko jedna sprężyna, tak jak wspomniałem, i całość obniżyłem o 5 cm, żeby przynajmniej mi się wygodniej na tym siedziało. To, czy innym się wygodnie na tym siedzi, się okaże, dlatego chcę go przez jakiś czas potestować, żeby posiedziało w nim więcej osób. No i fajnie jakby też pograł na tym kimś, kto faktycznie na kachonach się troszeczkę lepiej niż ja zna i ocenił, czy to dobrze brzmi, czy nie do końca. Moim zdaniem brzmi dobrze i jako startowy kachon na początek wydaje mi się, że będzie nieźle. Dobra, to tyle w tym filmie. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście swój własny zestaw do składania. A ja, no cóż, przekażę ten kachon komu co trzeba i zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia przeciętny Kowalski. Muszę przede wszystkim pokazać go Magdzie. Musimy przez chwilę sobie razem pograć, jak będę korzystał z niego i no cóż, wtedy wszystko wejdzie. To tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle, miłego dnia.